Witam Państwa, Marta Ulman, zapraszam na magazyn miejski. Czy Dębica poszerzy swoje granice? Katarzyna Żabicka wróciła z Kongresu Literackiego z Argentyny. Czy miasto Dębica poszerzy swoje granice? Jeżeli tak się stanie, to jakie tereny zostałyby włączone do miasta? Odpowiedzi na te pytania szukali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Stefan Bieszczad, radny sejmiku województwa podkarpackiego, przewodniczący Komisji Gospodarki, uważa, że nie da się uniknąć tematu poszerzenia granic, ale decyzje powinni podejmować włodarze Dębicy i ościennych gmin. Miasto w obecnych granicach nie może już się rozwijać i pozyskiwać inwestorów. Ja myślę tak, że do tego dojrzeją włodarze, jak nie ci, to następni. Dębica musi poszerzyć swoje granice z przyczyn, powiem wprost, koniunkturalnych. Ponieważ, żeby uzyskać jakiekolwiek fundusze zewnętrzne, to miasto powinno być bardziej liczne i zasobne w mieszkańców. To jest po pierwsze. A po drugie, nie ma zasobów inwestycyjnych. Stąd jest niezbędna potrzeba posiadania gruntów z jednej strony, a z drugiej strony ten wymóg formalny po to, żeby ubiegać się o znaczące środki na cele inwestycyjne. Dębica dusi się w swoich obecnych granicach, ale nie da się ukryć, że dla wielu mieszkańców poddębickich miejscowości to właśnie miasto jest centrum, gdzie żyją, pracują, korzystają z obiektów sportowych i kulturalnych. Koszt ich utrzymania ponosi miasto. Zresztą Zawierzbie, Straszęcin, Latoszyn czy Nagawczyna to już podmiejskie dzielnice, które pełnią rolę sypialni. Poszerzenie granic Dębicy to trudna rzecz dla gmin. Oznacza bowiem utratę wpływów z podatków, co mogłoby być bardziej bolesne, jeśli wyłączone z ich granic byłyby te najbardziej zurbanizowane tereny. Wszyscy chcą, żeby poszerzenie granic Dębicy przebiegało bezkonfliktowo. Do tej pory zarówno ze strony miasta, jak też gminy nie padły żadne konkretne, wiążące informacje, o jakich terenach mówimy i na jakich zasadach miałyby ewentualnie zostać przyłączone do Dębicy. Katarzyna Żabicka, dębiczanka, która została zaproszona na kongres literacki do Buenos Aires, wróciła już z Argentyny. Swoimi wrażeniami z pobytu podzieliła się z reporterami PTVR. Ponad miesiąc temu na naszej antenie informowaliśmy Państwa, że dębiczanka, studentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, została zaproszona na kongres literacki o Witoldzie Gombrowiczu w celu wygłoszenia wykładu o dziełach tego wybitnego pisarza. Za pośrednictwem naszej telewizji szukała firm, osób fizycznych, którzy mogliby jej ten przelot i pobyt w Buenos Aires zasponsorować. Wszystko się udało. Katarzyna zdobyła sponsorów i za pośrednictwem naszej anteny chciała im serdecznie podziękować. Chciałam bardzo podziękować panu Stefanowi Bieszczadowi. Chciałam podziękować firmie Tabor oraz trzem fundacjom, które mi pomogły. Fundacji Śnieżka, Fundacji Bratniak oraz Instytutowi Adama Mickiewicza. Na kongres, który odbywa się co 5 lat w Buenos Aires, zostali zaproszeni znani literaci, pisarze, doktoranci, autorzy prac naukowych o Witoldzie Gombrowiczu. Kongres był bardzo interesujący, trwał 7 dni, podczas których działał na przykład rozgłośnia radiowa 24 godziny na dobę o Witoldzie Gombrowiczu, były wystawiane różne spektakle, były włączane różne filmy, a także poranki były poświęcone takim celom typowo naukowym, czyli prelegenci, tacy jak ja, mogli się zaprezentować i przedstawić swoje pomysły, swoje projekty oraz o nich podyskutować. Ale była pani, mówi, najmłodszą. Tak, byłam najmłodszą uczestniczką, jedyną studentką i zostało to też zaznaczone przez organizatorów, że przyjechałam z daleka i jestem najmłodsza tutaj. Wykład Kasi był porównaniem dzieł Szekspira i Gombrowicza. Wygłosiłam tam wykład The Third Force in the World Which is Out of Joints.
w ślubie Witolda Gombrowicza i w Hamlecie Williama Szekspira. Przepraszam, podzieliłam. Widzę, że ten temat po angielsku i po polsku zdarza się. O, dobrze. Trzecia siła w ślubie Witolda Gombrowicza i w Hamlecie Williama Szekspira. Przyznaję, że być może taka mieszanka powstała bardzo ciekawa z przyczyn następujących. Mówiłam wykład po angielsku, pierwotnie napisałam go po polsku, przetłumaczyłam go na angielski, a jednocześnie otrzymałam tłumacza, który tłumaczył to jednocześnie na język hiszpański, więc niesamowita mieszanka międzynarodowa. Dębiczanka została zauważona przez organizatorów. Otrzymała nagrodę za największą aktywność podczas organizowanych paneli dyskusyjnych. Kasia miała także czas na zwiedzanie miasta. Dębiczanka została zaproszona na kolejny kongres, który odbędzie się za 5 lat. Postanowiła, że ten kolejny wykład wygłosi w języku hiszpańskim. Można już korzystać z nowo wybudowanego placu zabaw przy ulicy Wielopolskiej. Gdy tylko zrobiono odbiór techniczny, dzieci z wielką radością przystąpiły do zabawy. Ten plac był długo wyczekiwany, zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców. O powstanie tego placu zabiegała mieszkanka ulicy Wielopolskiej Iwona Maryniak. Ten plac zabaw, że tak powiem, wychodziłam 3 lata, odbijałam się od różnych drzwi. W końcu udało się, gdy trafiłam właśnie na panią Ludmiłę Stelmach-Kołodziej. Ona mi tak pomogła to spiąć wewnętrznie od środka, od tego urzędu miasta, gdzie tam na radach wywalczyła też troszkę dla mnie to, żeby te pieniążki jakoś przeforsować i że faktycznie warto, bo przez 2 razy składaliśmy do budżetu obywatelskiego to, ale tak, no nie wiem, czy po prostu jakaś mała reklama i zawsze przegrywaliśmy z jakąś większą inwestycją, typu jakaś bieżnia w szkole podstawowej numer 11, gdzie tych dzieci jest tak zdecydowanie więcej, albo nawet mieliśmy wystarczającą ilość głosów, ale już był jakiś inny projekt na naszym osiedlu, który przeszedł, ale z mniejszą ilością głosów na innym osiedlu to przechodziło. Ludmiła Stelmach-Kołodzień, radna miejska z Dębicy, również zabiegała, aby ten plac powstał. Kiedy tworzył się budżet na 2019 roku, no, naciskałam, żeby znalazły się środki. Była to kwota 60 tysięcy, myślałam, że wystarczy na 2 place. Jak później się okazało, znacznie koszty przewyższyły moje przypuszczenia. Budowa placu na ulicy Wielopolskiej kosztowała 150 tysięcy złotych. Radna Stelmach-Kołodziej zapewnia, że będzie się starała, aby na tym osiedlu powstały kolejne takie miejsca, bo zapotrzebowanie jest bardzo duże. Trzeba realnie patrzeć, więc nie chcę w tej chwili już tutaj zapewniać, że to będzie zaraz za chwilę, ale z pewnością ten okres kadencji na pewno, przynajmniej ja deklaruję ze swej strony, że po prostu będę wspierać i będę chciała, żeby przynajmniej jeszcze drugi tu na osiedlu powstał. Ponieważ z tego co wiem, dużo osób się zwraca, zwłaszcza jak widzieli, że tu się coś dzieje, że się buduje plac, że już jest wybudowany i naprawdę teraz się upominają, że jeszcze są miejsca, gdzie taki plac mógłby powstać. Przetarg na wykonanie placu zabaw wygrała firma Intertorg. Prace trwały około 1,5 miesiąca. Z uwagi na to, że teren był dość wymagający, tutaj należało wykonać spory nasyp, który trzeba było dobrze ubić, on się musiał odleżeć, prawda? Poza tym wszystko zgodnie z planem. Plac jest tak zbudowany, aby integrować osoby starsze, młodzież i dzieci. Dla najmłodszych są przeznaczone okazałe przyrządy, drabinki, huśtawki i kolorowe zabawki, rozwijające zręczność i wyobraźnię. Dla starszych i młodzieży są urządzenia siłowni plenerowej typu rower, atlas czy orbitrek. Wszystkim mieszkańcom ulicy Wielopolskiej życzymy udanego relaksu na nowo powstałym placu zabaw. I to wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. We'll be right back.